dramat Weroniki Rosati, która publicznie postanowiła oskarżyć ojca swojego dziecka o znęcanie się nad nią i niełożenie na ich wspólne dziecko, zyskał właśnie nowych bohaterów. To zaskakujące, jak chętnie kolejne osoby angażują się w wypowiadanie się na temat sprawy dwojga ludzi i stanowczo opowiadają się po jednej ze stron. Wydawałoby się, że radykalne opowiadanie się po którejkolwiek ze stron bez poznania faktów i, co więcej, zanim sprawa oficjalnie trafiła na wokandy, to nierozsądne zachowanie. Tymczasem do chóru atakujących Weronikę dołączyła Joanna Sarapata, malarka i była żona Jarosława Jakimowicza. Kobieta rozsyła ponoć SMS Y o treści, którą właśnie opublikowała Rosati. Nie możemy pisać na forum, co wiemy o Weronice. Wszystko jest przez nią zaplanowane. Całą ciążę była z Robertem. Płacił za pobyt dla jej poród. Są na to rachunki, które ma już sąd, pisze Sarapata. To cudowny człowiek i lekarz. Ona chce kasy i oczyszczenia się po Weinsteinie i Żuławskim. To jest potwór z tym, co robi. Zniszczy każdego faceta dla kasy lub sławy. To zrobiła z Żuławskim i Adamczykiem. Pisze, że jest samotna, a żyje w związku od kilku miesięcy, czytamy. Malarka dodała też na Facebooku. Ona to się Boga nie boi. Mężczyzna nie jest gorszy od kobiety, aby go nie bronić, napisała. Na wypowiedź Sarapaty szybko zareagowała Weronika. Zacznę od tego, że pani Sarapata zadzwoniła do mnie ok tydzień temu po ukazaniu się Małpka Wysokie Obcasy. PL zastraszając mnie z tym mojego byłego partnera mnie zniszczy. Pani Joanna, jak resztę tego szteamu widziałam parę razy w życiu, na moje zamówienie malowała mój portret w ciąży, nigdy mimo próśb go nie dostałam, i nigdy nie była w moim domu, tłumaczy aktorka. Razem z synami swoimi była oczywiście pacjentka i jest przyjaciółka Olbrychskiej. Pani Joanno, w głowie mi się nie mieści, że kobieta o kobiecie i tym bardziej, której nie zna, pisze w takim sposób, dodała. W następnym, dość emocjonalnym wpisie Weronika ujawnia kolejne detale związane z jej konfliktem ze Śmigielskim, pisownia oryginalna. W ciąży byłam w związku z Ertak, ale to był koszmar i jego więcej nie było niż był. Przez to, że zgotował mi piekło, wyjechałam wbrew jemu rodzic do USA. Za pobyt i poród dla Robert Śmigielski nie zapłacił ani grosza, wszystko opłacili moi rodzice i przede wszystkim ubezpieczenie. Był moim rodzicom dłużny kilkadziesiąt tysięcy złotych za rzeczy dla dziecka i za swoje koszty i oddał jej dopiero półtora roku po czasie. Mam oczywiście rachunki. Pragnę też raz na zawsze wyjaśnić, Robert nie kupił niczego mojej córce ani na urodziny, ani na gwiazdkę, ani sprzętów, podkreśla. Mówiłam w wywiadach, że ja odeszłam od niego, gdy dziecko było małe. Kiedy? Po tym, jak uderzył mnie na planie, z którego potem został wyrzucony. Ja chcę kasy. Chcę alimentów, najwyższych, takich, jakie mojemu dziecku się należą, prawnie takie, żeby Eli nie pogorszył się status życia i stosowne do horrendalnie wysokich zarobków ojca, takie jest prawo. To nie są pieniądze dla mnie. Jestem w szoku, że pani była w stanie coś takiego napisać. Twierdzi pani, że spałam ze wszystkimi w Ladla Rule. To pani uważa, że Polki za granicę robią tylko karierę przez łóżko. Czyli pani przespała się z całym Paryżem lub Nowym Jorkiem, by Y moc mieć tam wystawy. Sławy mi nie brakuje, nie zauważyła pani. A kasę to ja sobie godnie zarobię.